W sobotę 4 lutego w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3 odbędzie się konferencja gospodarcza Odpowiedzialność Przedsiębiorców za Polskę. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wystawia komedię Włodzimierza Perzyńskiego Polityka w reżyserii ojca Dariusza Drążka. Święto Objawienia Pańskiego, społeczność akademicka naszej uczelni uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, w czasie której poświęcono kadzidło, kredę i wodę. Racz pobłogosławić tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Podczas wizyty kolędowej w hotelu akademickim ojciec Dawid, duszpasterz akademicki, pobłogosławił i okazał pokoje studentów, a na drzwiach, zgodnie z tradycją, ministranci pisali inskrypcję CMB. Studenci śpiewali również najpiękniejsze polskie kolędy. W sobotę 4 lutego w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3 odbędzie się konferencja gospodarcza Odpowiedzialność Przedsiębiorców za Polskę. Wśród prelegentów m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Henryk Kowalczyk, Wojciech Jasiński, Zbigniew Jagiełło i Andrzej Jaworski. Poruszą oni tematykę, czy przedsiębiorca jest odpowiedzialny tylko za swoją firmę, czy powinien także troszczyć się o swoją małą i dużą ojczyznę. Czy repolonizacja gospodarki ma sens i czy powinna mieć jakieś granice? Jaką rolę powinny odgrywać spółki Skarbu Państwa? I jak wygląda wolność gospodarcza w Polsce na przykładzie wolności gospodarczej w Europie? Szczegółowe informacje na stronie internetowej uczelni. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, Źródło, a także Miesięcznik w naszej rodzinie. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wystawia komedię Włodzimierza Perzyńskiego Polityka w reżyserii ojca Dariusza Drążka. Premiera 14 stycznia. Od 10 do 12 lutego w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbywać się będą warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Podczas warsztatów młodzież pod okiem profesjonalistów poznawać będzie tajniki dziennikarskiego warsztatu. Przygotowane zostały zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne oraz informatyczne. Te warsztaty są realizowane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej już od 5 lat, bo rozpoczęło się 5 lat temu. W wakacje, w ferie zimowe przyjeżdża do nas młodzież ze szkół średnich, począwszy od końca szkoły gimnazjalnej, przez szkoły licealne, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda życie wyższej uczelni, ale też poznać specyfikę pracy, zawodów, do których my kształcimy absolwentów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na sympozjum Oblicza Dumy Polaków. Odbędzie się ono 25 stycznia w auli naszej uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. Ksiądz biskup Adam Lepa poruszy temat Duma z bycia Polakiem w ujęciu świętego Jana Pawła II. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wygłosi prelekcję na temat poczucie dumy z kultury i dziedzictwa narodowego. Poczucie dumy z militarnych dokonań Polaków to tytuł wystąpienia ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Głos zabierze także dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jego wystąpienie ma temat Duma z poczucia polskości. Ostatnie wystąpienie redaktora Witolda Gadowskiego nosi tytuł Poczucie dumy z wierności prawdzie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej uczelni. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Źródło, a także Miesięcznik w naszej rodzinie.